czyli widzicie Państwo, najpierw pogaństwo, a potem chrześcijaństwo. Kres Lupercalium położyło chrześcijaństwo, gdy w IV wieku stało się ono religią panującą w Cesarstwie Rzymskim. Obchody pogańskie stopniowo zastępowano świętami kościelnymi. Lupercalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V wieku i zniósł je dopiero tuż przed swoją śmiercią w 496 roku papież Gelasius I, zastępując najbliższym kalendarzu świętem męczennika Walentego, tego, który dziś uchodzi za patrona zakochanych. Czy walentynki wywodzą się więc wprost z pogańskich Luperkaliów? Tak. Zdania są podzielone też. Nie sposób nie zauważyć zbieżności dat. Z drugiej zaś strony były to święta kuczci, płodności, niemiłości, a jedno z drugim nie zawsze musi iść w parze. Społeczne celebrowanie miłości jako relacji emocjonalnej pojawiło się dopiero w epoce renesansu i to wówczas zaczęło zaczęły powstawać dzieła nawiązujące do antyku. Przykładem takiego zainteresowania jest popularyzowanie postaci Kupidy na Amora, chłopca ze skrzydłami i łukiem, który do dziś jest jednym z najbardziej wyrazistych symboli miłości międzyludzkiej. Czyli czytamy tu w czasie zalotu artykuł z Newsweeka, proszę Państwa, 11-17 lutego 2019, numer 7. Święty na rozdrożu, początkowo święty Walenty czczony był wyłącznie jako męczennik, bo wedle przekazów poświęcił życie zakrzewienie wiary. Swe życie poświęcił. Najczęściej powtarzane informacje źródłowe przewijają się m.in. w Pasio Marii et Marque, 6-5 wieki przed 5 i 6 wiek naszej ery. Czy Martyrologium Bedego, 8 wiek naszej ery. Wspominają go jako biskupa Terni w Umbrii, który zginął 14 lutego 269 roku, czyli lub 270 roku z rozkazu cesarza Klaudiusza II Gockiego. Powodem śmierci miało być uporczywe nawracanie na chrześcijaństwo. Walenty miał być tak nieprzejednany, że doprowadzony przez oblicze cesarza próbował nawrócić także jego wściekły Klaudiusz. Rozkazał obić go kijami, a następnie ściąć. Niektóre źródła wspominają, że przed śmiercią Walenty, święty Walenty, dokonał jeszcze cudu, trzeba dodać tak, uzdrawiając Julię, niewidomą córkę strażnika Asteriusa, który go nie pilnował. A proszę Państwa, skoro naród tutaj potrzebuje bajek, cudów, na to uzdrowił. Rzeczywiście ciekawe, to by było ciekawe, to tu jest. W Polsce, a nawet zawsze nad Wisłą pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją. Po tym zdarzeniu zarówno Asterius, jak i 46 członków jego rodziny mieli nawrócić się na wiarę. Na wiarę Chrystusową, proszę Państwa, się nawrócić. Tak, tak, tak. Walenty został pochowany w Rzymie przy Via Flaminia. Brak bliższej wiadomości o nim nie przeszkodził w szybkim rozwoju kultu. Grób męczennika już w IV wieku otoczony został szczególną czcią. W miejscu pochówków papież Juliusz I wystawił bazylikę, którą 3 wieki później odnowił Teodor I. Bazylika wraz z grobem Walentego stała się sanktuarium i jednym z pierwszych miejsc pielgrzymkowych. Średniowieczny kult Walentego objął już niemal całą południową zachodnią Europę patronem zakochanych oficjalnie. Został jednak dopiero w roku 1496, co uroczyście ogłosił papież Aleksander VI. Czyli uświęcone przez papieża Aleksandra VI. Problem w przypadku Walentego polega na tym, że na jego hagiograficzny żywot nałożyły się najprawdopodobniej biografie co najmniej dwóch różnych męczenników o tym samym imieniu, biskupa Terni w Umbrii oraz Walentego kapłana rzymskiego. O obydwu, przecież wiadomo, że to imię Walenty musiało się skądś wziąć.
O obydwu znajdziemy wzmianki m.in. w słynnym martyrologium rzymskim. Niemałe zamieszanie powoduje też fakt, że niektóre źródła wspominają także o Walentym, który wraz z towarzyszami zginął śmiercią męczeńską w Afryce. I nic więcej dziwnego, ale nic nie wiadomo o nim więcej. Oraz o Walentym, który żył w V wieku w Recji, na dzisiejszym pograniczu niemiecko-austriacko-szwajcarskim. Ten ostatni podobno posiadał moc uzdrawiania chorych na epilepsję, dlatego święty Walenty obecnie jest również patronem osób cierpiących na tę chorobę. Źródłowy koszmar, zwłaszcza że już od średniowiecza wątki z poszczególnych hagiografii przenikają się nawzajem. To wiadomo, że to powstawało, jak i Chrystusów fałszywych pełno, to i Walentych fałszywych pełno. Po latach w biografii Walentego pojawiły się elementy miłosne. Wśród tych wątek dotyczący potajemnego udzielenia przez niego ślubów zakochanym parom, według tych przekazów, Klaudiusz zakazał swoim żołnierzom w wieku 18-37 lat zawierania małżeństw, gdyż z ich powodów mieli niechętnie uczestniczyć w wojnach prowadzonych przez cesarstwo, czyli trzeba było staruszków łączyć, żenić. Kapłan pomagał więc parom, które pobierały się w tajemnicy przed tyranem. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. No jeżeli został przyłapany, to skazany został na śmierć. W całą tę opowieść wpleciono jeszcze wątek liściku, który Walenty miał wysłać dla swojej ukochanej, oczekując wykonania wyroku. Podpisany był rzekomo twój Walenty. Problem w tym, że nie zachowano, zachowało się, że nie zachowało się żadne źródło, które potwierdzałoby, jakoby Klaudiusz kiedykolwiek wydał rozkaz nakazujący małżeństwo. No, już. Tak, historia Walentego została spopularyzowana w XIV wieku, w XIV-wiecznej Anglii przez Georga Chaucera, jakiegoś tam Chaucera, ojca angielskiej literatury. Nie ma wątpliwości, że poeta, tak, Geoffreya, aha, Chaucera, ojca angielskiej literatury, nie ma wątpliwości, że poeta miał swój niemały udział w tym, by Anglicy uznali, że Walentynki to ich święto. I basta. Angielskie.